Cześć, z tej strony nocny Marek. Wieczór, piękny wieczór, 20 maja, godzina 20:30, no, chyba już 5 albo 8. Moi drodzy, słońce zachodzi, piękny księżyc w pierwszej kwadrze i za 50 minut będzie tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle właśnie księżyca. Nie będzie jeszcze całkiem ciemno. Nie ma szans na chmury, więc tutaj nie powinno absolutnie nic się wydarzyć, nic pokrzyżować planów. I za pomocą tego mojego takiego mobilnego teleskopu spróbuję uwiecznić tranzyt stacji na tle Księżyca. Tym razem użyję kamerki astronomicznej wpiętej właśnie w teleskop. Druga kamera będzie zamontowana na aparat, będzie zamontowany na statywie. I będę próbował zrobić zdjęcia, serię zdjęć. I trzeci aparat, w zasadzie drugi aparat, bo to będzie kamerka astronomiczna przecież, będzie jeszcze dodatkowo filmował z obiektywu 70-300, a do tego Nikona będzie podłączony MTO, czyli 1000 ogniskowa. Więc no, z trzech źródeł spróbuję uwiecznić dla Was ten piękny tranzyt. Najbardziej liczę oczywiście na dużą ogniskową, dużą skalę z teleskopu plus kamerka, ale także duża rozdzielczość zdjęć z MTO pozwoli jakieś szczegóły na pewno fajne wyłowić ze zdjęć. Także zapowiada się naprawdę fajnie. Mam jeszcze dużo czasu, w przeciwieństwie do wczorajszego wieczora, kiedy w ostatnim momencie dojechałem na miejscówkę i po prostu rozłożyłem się 3-4 minuty przed tranzytem. Nie miałem już prawie na nic czasu. Także dzisiaj na spokojnie mogę coś nagrać i nawet zobaczycie, jak po prostu przygotowuję się do tego wydarzenia. No teraz właśnie namierzam księżyc. Teleskop już mam ustawiony na północ, zgrubnie, bardzo zgrubnie, nie trzeba jakoś super precyzyjnie, wystarczająco będzie prowadził do mojego celu. Ok, no i mam księżyc już namierzony. Dobra, i zaraz podłączę kamerkę, sprawdzę, jak to wszystko chodzi. Laptopa sobie tutaj gdzieś na dachu auta położę. No i generalnie już prawie jestem gotowy. Jeszcze MTO i będzie wszystko. Także no, tyle ode mnie. W sensie więcej już mnie chyba nie zobaczycie na tym filmiku. Chyba że naprawdę będę podjarany i zobaczycie jeszcze ujęcie z laptopa później. ale już się nie będę więcej pokazywał, tylko przygotowuję wszystkie sprzęty. I po prostu tutaj w tej ciszy, chociaż znowu jestem koło drogi, ale to są nieznane dla mnie tereny, więc po prostu znajduję takie miejsce, gdzie po prostu mogę stanąć przy drodze, najbliżej centrum linii tranzytu na mapie i po prostu robię to, co mam robić. No, nie ma czasu, żeby sobie gdzieś tam jeździć i sprawdzać miejscówki, żeby było przytulnie i naprawdę sielsko. Tu jest całkiem przyjemnie, droga nie jest jakoś szczególnie ruchliwa, ptaki śpiewają, słońce właśnie zachodzi pod horyzont, no jest bardzo, bardzo przyjemnie. I jest też przestrzeń tutaj koło tej drogi, więc na spokojnie mogę w miarę bezpiecznie też sobie tutaj działać. Ok, to w takim razie na razie, za chwilkę zobaczycie prawdopodobnie tranzyt na ujęciu, ja jeszcze się tu przygotowuję. Moi drodzy, zmiana planów. Aparat, który będzie filmował przez 70-300, to Nikon D7100, bo on ma po prostu, mogę tutaj ekspozycję dostosować do nagrania, więc ten księżyc nie jest prześwietlony, tak jak widzicie, a do MTO podłączyłem 5100. On jest no, w podobnej szybkości, co 7100, więc tutaj nim się posłużę i strzelę serię z tego 1000. No i oczywiście jeszcze pozostaje kamera podłączona do teleskopu w dużej skali,
przelot będzie nagrany. Zostało jeszcze jakieś 7 minut, więc tutaj, więc jeszcze troszeczkę, już niewiele pozostało. Tak, 6 minut, 5 nawet już. Także za chwilkę zobaczycie, co się udało złapać. Ok, moi drodzy, mogę już zacząć nagrywać. Do przelotu zostały 2 minuty. Także widzicie obraz teraz z aparatu Nikon 7100 70-300 mm. Niebo jest bardzo jasne, także no stacji nie będę widział gołym okiem. Muszę się tu zdać na czas, który jest podany w internecie. Być może ją będzie widać lekko, ale naprawdę lekko. No 21:22. Okej, dobra, to już tego Nikona nie muszę ruszać, to już będzie wszystko w kadrze. Pozostała minuta dosłownie. Stacji nie widzę. Będę musiał szybko się przemieścić tutaj do aparatu jeszcze, bo z laptopa do aparatu. Ok, zobaczmy. Zostało 30 sekund. Stacji nie widzę. Stacji nie widzę. Moi drodzy, zostało 20 sekund. Dobra, jest, widzę stację. Już jest całkiem blisko. Dobra, zaczynam nagrywać. Ok, laptop poszedł. Tutaj widzicie. I muszę strzelać, bo zaraz będzie. Uwaga! Leci! Mamy to! Ale pięknie! Pięknie! No, jest! Widzieliście to? Pięknie to wyglądało, ale... No, gdzie ja patrzyłem za tą stacją? Pięknie leci! Pięknie! Jeszcze ją podziwiam. Wiecie co? No, pokażę wam ją, przecież mam tutaj aparat. Jeszcze ją tutaj zaraz złapiemy. Gdzie ona jest? Spójrzcie. A, mam ją czy nie? No. Nie mogę jej znaleźć. Halo, stacja. O, dobra, jest. Jest, wreszcie. Spójrzcie, jeszcze sobie tutaj przemyka. Szybka jest, szybka. Ale to nic. Powinienem ją mieć na wszystkim. Zaraz zobaczę zdjęcia. No nie mogę się doczekać, ale jeszcze ją sfilmuję. A trudno tutaj. No jest jedyna na niebie, moi drodzy. Teraz widzicie obraz z 300 cały czas, tak? Jedyna na niebie, tylko ona i księżyc. No widok naprawdę surrealistyczny troszeczkę, bo człowiek jest przyzwyczajony do gwiazd, a tutaj jeszcze mamy... A, wszystko mi się trzęsie przy tej skali. Dobra, damy. I tak nie ma sensu jakoś mocno tutaj przybliżać. I tak cały czas widać punkt. Zjechałem do 70 mm. Przynajmniej się nie będzie ruszać. Więc tak, no seria poszła fajna z aparatu, więc tutaj będzie... Będzie ciekawie i na komputerze myślę, że też powinna stacja dosłownie przez centrum kadru przelecieć, przez centrum tarczy księżycowej, dlatego no dzisiejszy materiał powinien być znacznie lepszy niż wczorajszy, tak zdecydowanie, bo i nagranie wideo tutaj, które widzieliście, było dobrze naświetlone. Chyba. No księżyc przynajmniej nie był prześwietlony, prawda? Widzieliście to? I jeszcze seria zdjęć z MTO i jeszcze dodatkowo kamerka astronomiczna, duża skala przez teleskop. No to myślę, że będzie naprawdę na co popatrzeć. 136 klatek na sekundę. No moi drodzy, co ja tutaj wyczyniam? Ten nocny Marek jest po prostu jakiś szalony. No ale trzeba takie rzeczy łowić, trzeba korzystać z pięknej pogody. Z tego, no, że się ma też sprzęt, trzeba go wykorzystać. Po prostu maksymalnie wykorzystujcie to, co macie,
w swoich zasobach. Ja ten swój sprzęt przez długie, długie lata gdzieś tam na niego oszczędzałem i pomału zbierałem. A teraz to, co widzicie, to maska, to klapa bagażnika mojego auta. Dobra, przestawię się. No, stacja jest widoczna cały czas. Bardzo jasna. Tak jak wczoraj. Była widoczna dosłownie od horyzontu do horyzontu. Niezły widok, naprawdę niesamowity widok, bo o, tu już gdzieś zaraz zobaczycie dosłownie horyzont. Zaraz dosłownie zobaczycie horyzont i stację nadal widoczną. Bardzo fajny widok. Północny zachód, jeszcze taki żółty, lekko pomarańczowy, bo słońce dopiero co zaszło, żadnej gwiazdy jeszcze nie ma. Nie ma żadnej gwiazdy jeszcze, nie widzę żadnej gwiazdy. Jest naprawdę bardzo jasno. No i ten przelot stacji, no to coś fajnego. Popatrzcie, jak ona długo jeszcze jest widoczna. Gołym okiem jeszcze jest. Gołym okiem, przepraszam, że tak przestawiam, ale nie chcę tutaj... O, spójrzcie, jaki fajny kadr. Gołym okiem jest jeszcze widoczna. Jest. Dzięki temu drzewku mogę ją łatwiej namierzyć gołym okiem, ale już jest bardzo, bardzo słaba. I popatrzcie, jak zwolniła. Teraz to już jest bardzo daleko tutaj ode mnie. Pozornie zwolniła. O, i teraz mamy z horyzontem. Popatrzcie, do samego horyzontu będzie. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tu jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Odsłonięta większa część horyzontu. I spójrzcie, nadal stacja jest widoczna, ale ekstra. Gołym okiem... Nie, gołym okiem jej nie widzę. Gołym okiem jej nie widzę, ale jeszcze aparat daje tutaj radę. Spójrzcie. No dosłownie do horyzontu. No te drzewa są naprawdę oddalone, ale one sięgają może 2 stopnie nad horyzont. Ten taki zerowy. I co? Jeszcze jest stacja, jeszcze ona tam jest. Popatrzcie, jaka jest przejrzystość atmosfery, że widać taki obiekt. No, mimo wszystko stacja jest bardzo jasna, minus 3 magnitudo, że widać obiekt właśnie tak długo, do samego horyzontu. No okej, no to widzieliście przelot z jednej kamery. Za chwilkę zobaczycie resztę materiału. Okej, moi drodzy, relacjonuję dla Was jeszcze tutaj na bieżąco wszystko. Przejrzałem serię zdjęć z MTO, z Nikona 5100. Mam serię fajną zdjęć i tym razem przynajmniej 2 zdjęcia są, gdzie stacja jest na tle oświetlonej strony tarczy księżyca. Stacja generalnie wygląda podobnie jak wczoraj. Niestety stacja bardzo dużo traci, gdy panele są ustawione do nas, do obserwatora, w zasadzie krawędzią. To bardzo dużo traci stacja. Najlepiej widoczna jest, najfajniej, gdy jest właśnie gdzieś tam tak ustawiona, że te panele są w naszą stronę, prostopadle do nas i ona wtedy wygląda, no, w całej okazałości fantastycznie. A niestety tutaj tego nie ma przy tym ułożeniu. Musi stacja być gdzieś na odlocie. O! A to chyba Wenus. Poczekajcie, jeszcze Wam Wenus pokażę. Spójrzcie. Jednak coś tam jest. Na horyzoncie. No Wenus, no tak, przecież. Już, o. No patrzcie, jaki piękny obrazek Wam jeszcze tutaj na koniec tej relacji. No, Wenus wraca na wieczorne niebo, moi drodzy. To też piękny obiekt. Piękny obiekt, jasny. No, uwielbiam Wenus. Szczególnie jeszcze, gdy można obserwować jej fazy. Okej, teraz przejrzę sobie film z laptopa. Wiążę z nim ogromne nadzieje,
ale często jest tak, gdy wiąże z czymś duże nadzieje, no to bywa tak, że no nie wypala to. No ale zaraz sprawdzę. Okej, to jeszcze szybki komentarz do tego, co przed chwilą zobaczyłem na laptopie w dużej skali sfilmowane przez teleskop. No, trudno byłoby nie trafić, żeby stacja była poza kadrem, ale jest w kadrze. Pięknie przeleciała, chociaż no, wydaje mi się nie ostra. Nie wiem dlaczego. Ustawiałem dosyć pieczołowicie ostrość na księżyc i powierzchnia jest dosyć ostra. Nie wiem dlaczego stacja wydaje się taka dosyć rozmazana, bo czas był naświetlania też bardzo krótki. Pół milisekundy bodajże. Mały gain. No nie wiem. Nie wiem, jeszcze zobaczę w domu na monitorze. Zobaczymy, co z tego da się jeszcze coś tam wyciągnąć. Tak czy inaczej robi wrażenie. Robi wrażenie i wygląda to fajnie. Zaraz to zobaczycie. A ja już się z Wami żegnam tym jeszcze pięknym obrazkiem. Widok jest naprawdę tutaj fantastyczny. Popatrzcie na ten horyzont. Jest przepięknie. Merkurego już chyba nie ma. Merkury już nie jest widoczny. Już ten okres jego widoczności się skończył. Ale no właśnie, pojawia nam się Wenus, będzie nam towarzyszyć w te ciepłe, mam nadzieję, że wreszcie będą ciepłe wieczory. Także jest naprawdę tutaj przyjemnie. A teraz za chwilkę zobaczycie materiały nagrania. Ja się z Wami jeszcze raz żegnam. Tu nocny Marek. Pamiętajcie, patrzcie jak najczęściej w niebo, bo tam jest spokój, relaks i naprawdę odpoczynek wewnętrzny, który nam jest bardzo, bardzo potrzebny w tych czasach. I tego Wam życzę. Jak najwięcej relaksu, jak najwięcej czasu dla siebie, jak najwięcej odpoczynku ducha. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i uśmiechnięci bądźcie jak najwięcej, bo świat i wszechświat jest piękny. Troszeczkę tutaj filozofii, ale taka jest prawda tak naprawdę. Dobrze. Trzymajcie się. Cześć.